Dzień dobry, witam do tej walki, co to jest Workers and Researchers Soviet Republic. Taka śmieszna gra z krzywymi drogami. I zrobimy sobie dzisiaj przepotężną, oczywiście jak na tę grę i do rzeczy, które jakby do tego momentu tu zbudowałem, przepotężną elektrownię jądrową, która będzie udawała Czarnobyl. Mamy nawet miasteczko nazwane Pripyć. Znaczy właśnie to jest wioska teraz, potem się to rozbuduje. Tu jest jakiś tam Singriopol. No jedno mogłoby się nazywać Czarnobyl, drugie Pripyć, ale to tam oj tam. No. Ostatnio chciałem już co w sumie zacząć budować, przynajmniej te rzeczy takie, ten przemysł nuklearny, bo kopalnie już mamy, bo no, kopalnie trzeba postawić na złożu, a tej złoża akurat nie ma. Ale całą resztę, z tym, że chciałem to postawić osobno, tutaj taki zestaw tej produkcji, a tu elektrownię, tylko że okazało się, że to trzeba wszystko zrobić jednak w kupie, gdyż, bo, albowiem, ponieważ, no jest, no to trzeba tak zrobić. I tyle. Także tak, no bez tutaj przedłużania jakiegoś, tu będzie pyk, elektrownia, cyk, tutaj drugi taki blok na przykład jakoś tak w miarę obok, ale tu jeszcze mamy te chłodnie kominowe, tylko że tak, ile to właściwie potrzebujemy tutaj jakiegoś tego, tych chłodni, co wystarczy jedna, czy dwie, czy ile, czy co? Nie wiem, to w ogóle zużywa nawet energię, Czyli musimy to podłączyć pod sieć, bo nie wiem, czy tutaj na przykład zrobić teraz tę chłodnię kominową, czy je na zewnątrz dać, bo na zewnątrz też możemy. Czy one wymagają dwóch chłodni na łeb, czy tylko jednej? Nie wiem. Ale myślę, że jakbyśmy sobie zrobili tutaj jedną taką, to na razie wystarczy. A drugą ewentualnie potem po drugiej stronie, jak zrobimy drugi blok. Na razie zrobimy jeden taki zestaw bojowy, a potem zrobimy drugi. Czy tu musi też wchodzić i wychodzić? Czy jak to kurde działa? Nie wiem, ale wiem, że potrzebuję tutaj trochę więcej miejsca. Mógłbym to zbudować trochę bliżej środka, w sumie na jedno by wyszło. Tutaj elektrownia, gdzieś tak, tu, wtedy się wszystko tu powinno ładnie zmieścić, no chyba, że tu będzie, nie wiem, zobaczymy zresztą jak z tymi wyjdzie chłodniami. Dobra, wjazd może tak od dołu by był lepszy, co? Albo tu. Tu jest wejście, tu też jest wejście, a wyjście, dobra, czyli to jakoś tak by trzeba było podłączyć. Nie wiem, może powiedzmy, że gdzieś tutaj. No domyślam się, że jest potrzebna ta chłodnia kominowa. Także no niech będzie. Tutaj taka ruła. A tutaj musimy sobie podejść troszeczkę... Troszeczkę tak. Zara, ja to zaraz zrobię. Cyk. 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 No i niestety zbyt ostry zakręt, nie udało się, ale możemy teraz kawałek tylko rozmontować, bo to jest dosyć fajne. O, i teraz robimy takie coś. Piękna ruła. Proszę bardzo. Są dwie. Może być. Ja myślę, żeby było. I wiecie co? 16 milionów rubli. O Jezu. Ja, słuchaj, no jakby stać mnie, tak? Także wydałem właśnie lekką rączką 16 milionów rubli. Proszę bardzo. Z tych moich 60 myślę, że to tam można sobie troszeczkę teraz pozwolić na takie małe szaleństwa. Czemu to się nazywa Singriopol? Czyli to musi być jednak... Nazwa tutaj jednak musi być zmieniona. Żeby ta elektrownia się nazywała właściwie. Także proszę bardzo. A tu chłodnia już jest w Prypeci, no trudno. I teraz tak, cały ten zestaw bombowy, bojowy tutaj do tego, to tak, od końca zaczniemy, czyli od produkcji paliwa jądrowego. Bo to jakby jest tutaj koniec, więc tutaj sobie podłączymy taki bezpośredni jeden dings. Proszę bardzo, cyk. Tylko też muszę budować tutaj na dole, żeby pamiętać o tym, że tutaj będzie potem drugi taki zestaw jeszcze. Więc no. Wyjścia są tylko tu na dole i tutaj na górze, no dobra. Tylko to potrzebuje chemikaliów i fluorku uranu, to może na odwrót zrobimy. Remont! Żeby wejście tutaj, znaczy wyjście było pojedyncze z tej strony. Cyk. A tutaj więcej wejść, bo tutaj tak, fluorek uranu mamy w tym, produkujemy. I tu ile tego wychodzi? Tu zużywamy 0,4 tona, tony. A tutaj mamy produkcję... Gdzie tu jest produkcja? Produkcja na dzień 0,96, a zużycie 0,4. Czyli jeden taki zakład przetwarzania uranu teoretycznie wystarczyłby na dwie takie produkcje. To by nie było złe w sumie. Tylko że no nie wiem za bardzo jak ten fluorek przewieźć. Bo tlenek można przewozić. I rudę uranu można przewozić, ale tego tlenku uranu już niestety chyba nie.
Nie, zaraz. Coś tu pogmatwałem teraz. Tutaj była, miała być, gdzie to było? To było. A nie mam tego centrum dystrybucyjnego, bo wczytałem troszeczkę save'a, żeby dnia zyskać, żeby miniaturkę móc zrobić. To ja to tutaj szybko jeszcze teraz machnę. Dobra, tlenek uranu można wozić otwartymi skrzynkami, także spoko. To tutaj wymaga właśnie... a fluorku, zaraz. To wymaga fluorku, a to produkujemy. Dobra, czyli fluorku nie da się przewozić. Trudno, zrobimy takie dwa zakłady. No bo nie zrobię tego tak w kupie w sumie. To nie ma wyjścia z boku, żeby można było bezpośredni ten podłączyć. Więc no chcąc, nie chcąc, musi to być gdzieś tutaj. Przykładowo. I teraz tu do tego będziemy mogli przywieźć tlenek uranu. On potrzebuje... Tak, tlenek uranu będziemy mogli wozić czy tam widlakami, czy tym wszystkim. Także to będzie mogło być jedno gdzieś obok. Tu produkujemy 1,7 tony. Zużycie tutaj 2 tony, więc tutaj te zakłady będą musiały być ze 2 albo 3 nawet. No, zobaczymy. No, 2 zakłady na pewno przynajmniej muszą być. Potem się zobaczy, najwyżej czy trzeci będzie potrzebny. Tylko tutaj jeszcze gdzieś bym musiał zrobić magazyn. Gdzie byłby składzik, kurcze... To tak jakoś może gdzieś tu zrobimy. I tu będzie musiał być składzik chemikaliów. Bo chemikalia są potrzebne tutaj i do tego, i do tego. Także zobaczymy, czy to mogę tak bezpośrednio zrobić. Chciałbym uniknąć jednak tych widlaków, chociaż tutaj... Czemu tu nie mogę? O, mogę. O, super, super, super. Bardzo ładny zestawik. Tutaj będzie można to potem skopiować, zrobić drugi taki sam. Bo mimo tego, że widlaki są i to nawet działa, to przepustowość jest dość niska, chociaż drugi strony tutaj nie ma takich ilości dużych, żeby to miało jakiś większy wpływ. No ale tak, zobaczymy, czy to wystarczy, taki zestaw. Także to tutaj wszystko zaraz zapodamy do budowy już za ruble. I ja do was wrócę, jak to wszystko będzie skończone, łącznie z elektrownią. A ten budynek w ogóle ma zbugowanego jakby hitboxa. I tutaj jest na końcu tylko, w tym miejscu. Tutaj nie mogę go nigdzie kliknąć, reszta działa, a ten niestety... A, tu jeszcze na rogu jest. Tutaj jakby ta krawędź i ta krawędź tylko, a reszta już nie. No ale to jest wersja cały czas, wczesny dostęp taki, tutaj beta na Steamie włączona, więc no jakby się nie dziwię, że coś może nie działać. O, można jednak wozić. To wszystko można wozić, tylko widzę w jakichś takich specjalnych kontenerkach. Rodzaj ładunku, zabezpieczenie radioaktywne, czyli są jakieś takie beczki. Magazyn jakiś jest. Można. Nie wiem dokładnie, jak to potem działa, czy jest jakaś naczepa podkontenerowa, czy coś takiego, ale coś jest, także jakiś kontenerek jest, jakoś to można przewozić, dobrze wiedzieć, bo ale to już zrobimy tak, jak teraz to buduję, czyli tak wszystko w kupie niech będzie. Będzie chyba sprawniej to tak czy siak po prostu działało. Tu jeszcze tego kawałeczka nie zbudowałem, o! Tak w sumie te kolizje zepsute mają swój taki jakby ciekawy feature, można drogę przez to przeprowadzić. Proszę bardzo. Znaczy, nie jest mi to potrzebne, ale taka ciekawostka, proszę bardzo. Tu nie mogę, tutaj mogę sobie drogę przeprowadzić przez środek. Hej. Taka namiastka tego, na co czekam, żeby ktoś moda zrobił czy coś, że taka anarchia, takie Ctrl A i można drogi robić wszędzie. Kurde, przydałoby się czasem. Znaczy, nie że akurat, żeby jakąś drogę przez środek budynku przeprowadzić, ale żeby, to czasem są takie miejsca, że no droga by raczej tam mogła się zrobić, ale się nie zrobi, bo nie. Także taki teraz dojazd będzie elegancki, jeszcze tutaj z pięknym wiadukcikiem nad tym wszystkim. Pociągi się pogubiły, ale już powinny teraz trafić, gdzie trzeba. Elektrownia się zbudowała, wszystko ładnie, pracowników dosyć tak skromnej ilości nawet, także bardzo fajnie. Tutaj potrzebne jest w sumie drugie tyle i dużo inżynierów. Ale inżynierów jakich mamy chyba. Tutaj mamy Politechnikę, kurczę, jedną, w Leszcie jest druga, to jakoś chyba może będzie, nie no. Pociągi... Może puścimy sobie pociągi jakoś z Wira w Przestrzyżow tutaj do elektrowni jakoś konkretniej. Gdzieś zrobimy tutaj kolejną stację kolejową. Może tutaj po prostu na tej górce, zobaczymy czy będzie dojście. Tutaj gdzieś by musiała być, w tym miejscu, wtedy by było dojście może do tego, do tej kopalni, zobaczymy. To jest w ogóle jakiś dozymetr, ale ktoś mi pisał, że po kliknięciu na ten dozymetr wywala grę, także zobaczymy sobie tylko jeszcze tak z ciekawości. Zapisałem. I uwaga! Nie, o, jest. Hej! To jest ciekawe.
No ale jest zero, no bo tu na razie nic. A, ale przepraszam bardzo, jest jeszcze kopalnia tutaj. Co tam, jak tam? Też na zero cały czas. Dobra, czyli not great, znaczy, no, dobrze, dobrze jest, to zobaczymy później. Zasilanie sobie na razie podepniemy tutaj jakoś tak na szybkości. Oczywiście w tej, z tej strony, tutaj z tej podstacji. No bo jakby, no nie mamy jeszcze rozpoczętej produkcji energii stąd. Także podepniemy sobie to do elektrowni węglowej jeszcze chwilowo. Zatem ze 100 tysięcy zmarnowane trudno. I trzeba odpalić tutaj produkcję. Fluorku, uranu, tych tlenków uranu, wszystkich bla bla bla, także tutaj to trzeba zrobić. No i do tego magazynu trzeba dostarczyć przede wszystkim chemikalia z tych fabryk nowych, które ja tam niedawno robiłem. Także tutaj całkowicie pojemność magazynu, to zresztą możemy to wyłączyć. 195 ton po prostu chemikaliów tutaj teraz będziemy sobie wozić. Mam nadzieję, że nie będzie to za mało jakby tutaj z tych moich nowych fabryczek. Znaczy już nie takich nowych z przedostatniego odcinka. Proszę bardzo, tutaj. I my to wozimy tutaj do tego magazynu. 5 ton chemikaliów tutaj jest tylko. No to nie jest dużo, powiem wam. A, tu w ogóle brak pracowników na przykład w tym jednym. Czemu tu jest brak pracowników? Dojście do przystanku normalne jest. Tu jest prawie pełno wszędzie. A nie, tu jest dwóch, dobra. A tu jest też zero. No dobra, no to jak tu będą pracownicy? Nie wiem, czemu nie ma pracowników. Czyżby znowu opuścili tutaj miasto ludzie, czy co? Nie, jest dużo bezrobotnych nawet. Czemu oni stąd nie jeżdżą? Robotników tutaj brak. Dobra, nie wiem. W każdym razie, no stąd będziemy wozić te chemikalia, tylko że musimy odpalić tam jakoś konkretnie te produkcje. Znaczy, dokładnie to z tego magazynu tutaj będziemy wozić chemikalia. No więc tak, kupujemy sobie auto, to ma być zamknięta skrzynia na chemikalia, nie? I myślę, że 4 ciężarówki powinny wystarczyć, przynajmniej na początek, jak mamy jeden blok elektrowni, znaczy właściwie to dwa bloki elektrowni, ale w jednym budynku, nie? To tak, tutaj ładujemy sobie tutaj do pełna chemikalia, znaczy może nie czekamy na załadunek w sumie, bo to potem się różnie kończy. No i tak, kopiuj rozkład. Można zrobić to tak, można zrobić przez linię. I teraz mamy też przycisk uruchom tutaj i to jest bardzo fajne, bo nie trzeba aż tak klikać. Także tego. Chemikaliów mamy to już tylko 5 ton niecałe, więc jedna ciężarówka tego się załaduje, reszta pojedzie pusta. No ale coś tam przywiozą, mam nadzieję. Także to jest jedna rzecz, tylko kurde, więcej pracowników by tu mogło jeździć, no naprawdę. Co my tutaj mamy? Tu jest kurcze pusto, no. Tu jest taki piękny, potężny dworzec. Dobra, zrobimy tak. Tu jest pełno w ogóle. Czemu to do szpitala nie mają dostępu, halo? Przecież tu jest, kurczę, szpital był. Tu jest zaraz, o, proszę bardzo. Pełno zresztą, kurczę. Dużo pacjentów. Tak nawiasem mówiąc. Może więcej tych. O, super, już nie mogę. Już nie mam do kupienia, kurczę, tych. Innych karetek, nys, już nie mogę kupić żuków. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Kupiłem teraz i co? Pojadą? O Jezu, jadą wszystkie. Czemu tak? Zanieczyszczenie tu jest duże, aż takie czy o co chodzi? Możemy dozymetr w ogóle też kliknąć, ale nie. Aktualne zanieczyszczenie... O, hej, dzień dobry. Potężne zanieczyszczenie terenu. Znaczy tu gdzie są bloki to już aż tak nie. Tu jest największe, a tylko tu też jest dosyć sporo mieszkań. No nie wiem dlatego. Może dlatego, że tu jest kopalnia węgla, kilka zakładów przeróbki węgla. Elektrownia, 6 zakładów chemicznych, rafineria i jeszcze zakłady elektroniczne i zakłady chemiczne, znaczy te, produkcja tych tworzyw sztucznych, tu jest wszystko. To może dlatego jest zanieczyszczenie duże. Nie wiem, tak, mam wrażenie, że to może być powód, nie? Nie wiem, puściłem tu jeszcze dwa autobusy takie bezpośrednio, które jeżdżą między tym dużym dworcem tutaj. A tym tutaj przystankiem, także może to coś da teraz, nie wiem, zobaczymy. Jeszcze jedna taka rzecz trochę jest słaba, jest taka, że ten pociąg, który tutaj przywozi ropę tam z zadupia, to potem stoi tutaj dość długo. Bo ja tej ropy nie jestem w stanie całej wykorzystać. Także fajnie, paliwa mam nadmiar. Bardzo fajnie to funkcjonuje ta rafineria, to muszę przyznać, że tutaj teraz mamy... Fajnie to działa, tylko tak, gdzie jest pociąg, który eksportuje paliwo? Czy on gdzieś utknął, czy o co chodzi? Nie no, tutaj coś stoi. No jadą, jadą.
Tutaj wiezie, pełny paliwa, można by mu było doczepić parę więcej wagonów, albo dać mu szybszą lokomotywę niż tak 80 na godzinę. To jest chyba pierwszy pociąg, który w ogóle kupiłem w tej grze. Także można by było jakąś nową teraz mu tu ogarnąć. To się zobaczy. Moja piękna kopalnia tutaj pracuje tak na dosyć skromnym, na dosyć skromnej wydajności, chociaż wyprodukowali już 5 ton uranu. Ja to będę stąd oczywiście woził sobie tam zaraz. Natomiast najpierw tu by trzeba było jeszcze skludzić trochę więcej pracowników. Tu mamy taki fajny przystanek. Na nim nawet ktoś czeka, ale... Trzeba by było chyba taki dworzec zrobić czy coś, kurczę. Tutaj pracownicy raczej wszyscy przyjeżdżają do huty i do fabryki samochodów. I tutaj jeszcze też. Tu nie ma stali? Co? Czemu nie ma stali? Już tu jest dużo stali. Hej, chyba jeszcze trzeba ciężarówkę wysłać ze stalą, żeby tu jeździła, bo coś nie wyrabiamy troszeczkę. Puściłem jeszcze jednego kamadze ze stalą, bo ten W50 tutaj sobie trochę nie radził, także tutaj jeszcze teraz jedzie kolejny kamazik po stal. Tutaj całkiem sporo je w ogóle po tę stal przyjeżdża. Ale też i całkiem sporo produkujemy. Teraz widzę, że żelaza jest trochę za mało, pewnie, bo tu nie ma pracowników w kopalni. No dobra, nawet jacyś są. Nawet jacyś są, ale będziemy mogli ich tu wozić do kopalni w sumie jeszcze z Prypeci, jeżeli tu się rozbudujemy jakoś bardziej, to się zobaczy. Natomiast, no muszę tutaj jeszcze jakoś pracowników skądś wziąć, przywieźć, kurczę. A co tam, jak tam tutaj? Halo, 3 robotników, to nie jest dużo. Tutaj mamy ilu? 0. Tu jest 70, tylko że oni tu jeżdżą ładnie sobie do fabryki samochodów, pociągów. Natomiast mogliby też, kurczę, pojechać sobie... Jakiś jeden czy dwa autobusy tu wyślemy tam do tej kopalni uranu. Takie jakieś szybciutkie, żeby były. Może Ikarusa, kurde, o. Znaczy, nie Ikarusa, Autosana znaczy. 100 na godzinę. Ten jest bardziej pojemny troszeczkę. To takie dwa Autosany, proszę bardzo, tutaj sobie będą jeździły. Z tego przystanku tutaj prosto do kopalni, proszę bardzo. Ty tutaj kopiuj też rozkładzik. Cyk. Jedź, jedź, proszę bardzo. Tylko też uczniów, żeby się tu nie ładowali może za bardzo i pasażerów, bo to nie ma sensu. Ty tutaj też nie ładuj. Tylko robotników, tylko i wyłącznie, proszę bardzo. No to tu już mamy paru stamtąd. Tu jeszcze gdzieś coś, tu dużo ludzi przychodzi na pociąg. No to jadą tutaj, zaraz coś wymyślę. Okej, mamy pełno już i produkcja ruszyła z kopyta. Nie wiem, czy to jeszcze składziku gdzieś nie zrobić, bo tutaj całkiem szybko naprawdę to teraz idzie. Ale do jedna czy dwie ciężarówki mogłyby ta jeździć i ładować się do pełna w sumie. I to też nie mają jakoś potem specjalnie daleko, także może być. Puściłem po prostu kilka tych Ikarusów, autosanów. Z paru losowych przystanków tutaj w Leszcie. Jeden jest z Barharadu też, jeden z Brospine, czy dwa chyba, z Brospine, przepraszam. Także jak widać jest pełno i wszystkiego jest pełno. Tu jeszcze przyjechało teraz 58, tutaj jedzie 54, więc może trochę przesadziłem. Ale to potem jakoś, mam nadzieję, lepiej trochę za dużo nawet niż za mało, nie? Jeżeli tak byli bezobrotni, to spoko. Widzę w ogóle przy okazji, że postawiłem te kopalnie krzywo. Trudno. Teraz tak, odbiór trzeba stąd zapodać jakiś. Tutaj sobie zaraz kupimy jeszcze... piękne teraz wywrotki, takie piękne, takie kamaziątka na przykład. Ile tu? 16 ton rudy uranu, tu 13. To do 2006 nawet produkowali, kurde. No dobra, dawaj, no to trzy takie powiedzmy sobie weźmiemy. Teraz tak, jedziesz sobie ładnie, słuchaj, mordo wariacie, stąd. Ładujesz sobie tutaj, dziękuję, ładujesz sobie tutaj rudę uranu i zapierdzielasz potem do... A, jeszcze nie mam tej fabryki. Dobra, bo jeszcze musi być... Jeszcze musi być ta jedna. Czyli... Bo tu tak, zakład wzbogacania uranu jeszcze musi być gdzieś. Przetwarzanie uranu mamy. Teraz jeszcze wzbogacanie uranu. Dobra. Ja myślę, że on się zmieści gdzieś tutaj. Między tymi dwoma budynkami elektrowni. Najwyżej je troszeczkę rozsuniemy między sobą, ale to nie powinno być problemem, prawda? Podejrzewam, że tu się zmieści ładnie. Chociaż czekać, bo tutaj ta droga też troszeczkę wystaje. No będą trochę odsunięte, ale myślę, że to tutaj będzie dobre miejsce, tak, między tym wszystkim tutaj akurat elegancko. Teraz tak, tutaj zrobimy jeden taki zakładzik.
na środku między nimi spróbujemy zrobić sobie jeszcze składzik, żeby na niego tutaj było wysypywane. Mały skład materiałów sypkich. A, tylko on ma jedno wyjście tylko. I ono by musiało być w tę stronę oczywiście, żeby taśmociąg mógł mieć tutaj napęd w środku jeszcze. A wyjazd teraz jest z drugiej strony, no ale trudno, tam droga jakaś i tak będzie, także no powiedzmy, że... Tylko czy tu się potem zmieści drugi ten jeszcze zakładzik? Czy tak nie bardzo? Chyba tak nie bardzo, bo to by musiało być wtedy... tu. Jak potem ten taśmociąg jeszcze przerzucić? To jest, kurde, dobre pytanie. Dobra, zaraz coś wymyślimy. Dobra, naćkalkis. Nie, jednak tutaj nie będzie tego na środku. Zrobimy to całkiem gdzieś obok, może nawet po drugiej stronie tego tutaj, żeby było, żebyśmy ładnie sobie beczki z uranem wodzili tu pod torami, żeby ładnie pociągi były podświetlane od spodu. To będzie tutaj. Przy okazji... A, tu jeszcze teraz prąd odciąłem tak chwilowo. Pardon. Już naprawiamy, tutaj sobie tak tyłem przejdę może. O, w ogóle to można teraz to skasować i tutaj zrobić. Przy okazji, jeżeli tu będzie stacja kolejowa, którą wypadałoby zrobić tak jakoś już, a to za sekundkę zrobimy, to ludzie też będą mogli na tę stronę wychodzić elegancko do tutaj tych dwóch fabryczek. Najpierw sobie tu zrobimy składzik. Magazyny i składy. To może zrobimy duży skład. A nie, to jest duży. 2000 to... O, i on ma dwa wyjścia. O, super, super, super. Duży skład materiałów sypkich i tutaj będziemy składowali sobie uran. 2000 ton uranu. Co może pójść nie tak? Nie, no może jednak mały. Może mały wystarczy jednak. Dobra. Zrobimy go sobie gdzieś tutaj, tak żeby był troszeczkę w oddaleniu jednak. I tutaj teraz tak, dwa... Te tutaj, zakłady wzbogacania uranu. Może tak, jeden zrobimy... To musi być, kurczę, jakoś tak. Dobra, jeden będzie tu. Też wyjścia do niego są z... Ech. Dobra, nic. No, jeden będzie tutaj. No bo to... Dobra, remont. Najpierw te zakłady zrobię. Zrobimy je jakoś tak. No i oczywiście tutaj teraz znowu... Jakim cudem to się nakłada z istniejącą konstrukcją? Ta droga tutaj. No jakim cudem? No przecież filary będą obok i... O! I teraz tak, jeżeli sobie to usunę, najpierw zrobię drogę, a dopiero teraz zrobię taśmociąg, to już pewnie będzie wszystko okej. Okay. No to wiadomo, no to teraz już jest dobrze. No kurde. No jak tu się nie wsiekać na tę grę czasami? No naprawdę. Tutaj to samo zresztą. Też najpierw zrobię drogę. Cyk. Tutaj sobie zrobimy skrzyżowanko. Pyk. To sobie już ładnie tutaj zbudujemy. I teraz taśmociąg z tego tutaj można zrobić elegancko. No kurde. No w każdym razie. Tutaj mamy jeszcze takie coś tego, road crossing, w sumie to nie jest chyba jakieś niezbędne tutaj, ale dobra. Tutaj sobie zrobimy zakład, tutaj sobie zrobimy zakład, nie wiem ile to kosztuje, nie interesuje mnie to, mnie stać i tak. I tutaj gdzieś będzie teraz tylko składzik jeszcze. Dobra, tutaj też powinien być skład gdzieś w tej kategorii. Stacja wyładunkowa mogłaby tutaj być nawet, ale to jest, no nie, nieważne. Takie duże to jest dosyć. A plac wyładunkowy może być. O! Ile on tam ma pojemności? Tonę? Nie wiem, może zrobimy od razu składzik, żeby to potem jakoś sensownie było, co? Tylko, że tak, to musi być oczywiście teraz, kurde... To musi być zaś w tę stronę. Albo tak. Dobra, możemy to zrobić tutaj na przykład. A, tylko tu zaś druty są, a potem ten plac wyładunkowy gdzieś tutaj, nie? I tutaj wyjazd jakoś stamtąd. To jest zagmatwane wszystko znowu. Kurde, kolizja z inną infrastrukturą! Gotowe. Wjazd będzie teraz stąd, tu przejazd taki, tutaj cyk, pyk i gotowe. Proszę bardzo, eleganckie dwa tutaj takie zakładziki są. Odbiór natomiast tego jeszcze tej tlenku uranu, tu 30 ton jest z zapasu, także to raczej chyba wystarczy, mam nadzieję. Tutaj jeszcze był drut i jeszcze musi być też zasilanie przy okazji. Także ja sobie zacznę od zasilania może. Tutaj gdzieś zrobimy sobie podstację. Gdzieś tu, proszę bardzo. I tu gdzieś tylko rozdzielnia jeszcze jakaś. Bo stąd szedł prąd. Zaraz, może zrobimy to troszeczkę obok. Tutaj zrobimy najpierw rozdzielnie.
Tylko tutaj jeszcze kawałek drogi się przyda dłuższy. Tu zaraz ten słup się kończy, nie? Przecież to jest główna linia, która nam zasila cały Czarnobyl w tej chwili. Docelowo pewnie to by musiało być troszeczkę tego. Chociaż tutaj byśmy mieli jeszcze wyjście jakieś, nie? Może jakoś tu bezpośrednio linię Czarnobyl zostawić, tam niech będzie to zasilanie, jakie tam ma. A osobne podpiąć, no tak zrobimy, dobra. Czyli ta rozdzielnia tutaj z powrotem. Dobra, może być nawet gdzieś tutaj, tak żebyśmy nie marnowali miejsca tutaj pustego na jakiś przystaneczek potem czy coś. Żeby tu pracowników dostarczyć, to będzie też problem, chociaż naćkamy tu parkingów. Może ktoś tu będzie jeździł. Nie wiem. Teraz tak, tu jeszcze średni, na ile to prądu tam potrzebuje? Niedużo, dobra. No a do takiego druta sobie tu pociągniemy. Tylko, że jeszcze najpierw odbuduję. Czemu te spychacze jadą gdzieś w ogóle? Gdzie te wszystkie spychacze zasuwają? Na stację benzynową? To jest bez zasilania. Moje spychacze wyjechały i jadą wszystkie. No dobra, no to niech jadą. Dobra, te druta teraz trzeba pociągnąć jeszcze. Na razie to ten prąd, powiedzmy, że jest tak dosyć na odpierdziel poprowadzony. Tu jeszcze też będą potrzebni pracownicy oczywiście, także tutaj stacja będzie musiała być koniecznie. Tu widzę, o no, o super, super, już jeden robotnik przyjechał na przykład. Bardzo ładnie, trzeba będzie popracować na tym, żeby w Krzyżowie było więcej, no i tutaj potem rozbudować miasto Prypeć. I tutaj chyba tory trochę inaczej przeprowadzić, bo widzę, że się troszeczkę zasypały, a to się zobaczy później. Natomiast teraz tak, pracownicy tutaj i tutaj trzeba przywozić teraz rudę uranu z tej kopalni tutaj. Także ja tutaj kupiłem już wcześniej dwa auta. Nawet trzy. Także już stoją, także dawaj. A tu chyba jeden już miał przystanek jeden. O właśnie, kopalnię uranu masz. Załadunek 100% i potem wyładunek tu. Na placu wyładunkowym, kto by się spodziewał. Dobra, teraz jeszcze na tym samym rozkładzie będą te trzy. Także już sobie przekopiujemy ładnie. Cyk, cyk. Możecie teraz już jechać, ty też jedź. Ty też jedź, proszę bardzo. Pojadą, pojadą. Jak tam tutaj, ile pracowników mamy? No kurczę, pełno. Ich jest za dużo. Nie, serio. Ty zbrospyny, dobra, to cię sprzedamy jednego. Jeden niech jeździ. Za dużo. No tego się nie spodziewałem, no ale dobra, niech tam mają. Okej, okay. Teraz tak, tutaj trzeba by zrobić stację kolejową w tym miejscu. Proszę bardzo, teraz się pociągi pewnie pogubiły, tylko nie zawracaj teraz bliska. No i zawrócił, no co za dzban. Proszę nie zawracać, stacja już jest, kurczę. Tylko, że jeszcze nie jest ten. Trzeba teraz do tych wszystkich pociągów tutaj zobaczyć chyba, o, zobacz szczegóły linii. I teraz do tej linii, do 12 pojazdów naraz, możemy tutaj dodać teraz. Tak, za przystankiem Czarnobyl stacja i między Prypeć stacja dodać jeszcze przystanek pod tytułem Czarnobyl stacja 2. Wsiadanie i wysiadanie też w sumie poproszę. Wsiadanie i wysiadanie. I potem za stacją znowuż Prypeć stacja, tutaj Czarnobyl stacja 2 i tutaj też ładunek i wyładunek. Dobra, zaakceptuj zmiany, proszę bardzo. Ten się tu zatrzymał chyba. Zdążyłeś czy nie zdążyłeś? Chyba tak. Tylko to nie będzie Czarnobyl stacja 2, tylko Czarnobyl byl elektrownia. Proszę bardzo. Możemy tu jeszcze jakiś transparent dodać. Gdzie to się pojawi niby? Patrzcie, że na tabliczkach tutaj. Nie, nie wiem. Ciemno jest, nic nie widzę. Dobra, nie wiem, coś napisałem, ale nie wiem, gdzie napisałem, nie widzę żadnego napisu pod tytułem test, nigdzie w pobliżu, ani na tabliczkach. A, przepraszam, pardon, tutaj jest napis. No dobra, no to jakiś jest. Super, tylko w jednym miejscu, mimo tego, że tabliczki są cztery. No to trudno. Tu jeszcze kawałek taśmociągu się nie buduje. Zaraz przypiszemy do budowy, niech będzie. No i tak, jeszcze teraz jakieś ścieżki zejścia, przejścia stąd trzeba zrobić. Nie wiem jak, ale trzeba, spróbujemy, no. Spróbujemy to jakoś zejść na dół. Nie wiem jak, o, jakoś tu się boczkiem, coś tego. O, jakieś krótkie odcinki takie. Proszę bardzo, nawet się udało z tej strony wyjść. Teraz jeszcze tak. Tutaj przejście. Tutaj przejście, takie żeby było w miarę jak najwygodniejsze, jak najszybsze. Coś takiego. Tutaj nie, może jakąś drugą stroną jeszcze podejść. Tak zrobimy. Dość się powinno być z tej stacji.
Czy będą tu pracownicy? No tego nie, o coś jakiś IO gdzieś jedzie, stacja się pali. O, super. Super, ale już jedzie gościa, to jakaś chłodnia jeszcze jedzie, widzę, przywieźli mięso do sklepu, z tym, że nie ma sprzedawców. Tutaj są sprzedawcy, tylko trochę ich za dużo jest. Damy tutaj 5, powinno wystarczyć spokojnie, a reszta niech tutaj zapierdziela do innych sklepów. Ja zaraz chcę widzieć pełne te domy. Dobra, no i tak, na razie to by było tyle, ja sobie poza odcinkiem tutaj doprowadzę jeszcze pracowników może czy coś, będziemy potem robić Prypeć, rozbudowywać w następnym odcinku, a potem zbudujemy drugą taką część elektrowni, zobaczymy jak to w ogóle ruszy i jak będzie produkowało prąd. Muszę też jeszcze chyba doprowadzić dosyć sporo prądu na granice wszelakie, żeby eksport szedł masny z tego, bo na razie to jest jedyny mój pomysł, co mogę zrobić z takim prądem. Także dziękuję bardzo za oglądanie, bo na tyle na razie, pół godziny, krótkie odcinki, kurde.